jesienną pogodą. Do Polski wciąż napływają chmury. Te dziś zakrywały nam niebo, a tak jak wspominałam wczoraj, zaraz za jednymi chmurami napływają kolejne, a te chmury to fronty atmosferyczne. Na szczęście na naszej mapie także bardzo silny wyż, a fronty dopływając do niego słabną. A jeśli pada z nich deszcz, to pada słabo. Za frontami z zachodu płynie wilgotne, chłodne powietrze, a i ze wschodu napływa do nas sporo chłodu i wilgoci. I w najbliższych dniach rozkład ciśnienia nad Europą nie zmieni się, więc będzie pochmurno i mokro. I już w nocy sporo pochmurnego nieba, a także opadów deszczu. Na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, a także na Suwalszczyźnie popada deszcz ze śniegiem. I tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu nie powinno padać. Noc będzie chłodna, z temperaturą od 0 do 2 stopni, a lokalnie nawet z przygruntowymi przymrozkami. Musimy jeszcze do tego dodać mgły, a więc warunki na drogach będą trudne. W dzień przewaga chmur i tylko miejscami. Na Wybrzeżu, Śląsku i Podkarpaciu przebłyski słońca. Przed południem w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim słabo popada deszcz, a na Suwalszczyźnie opady deszczu ze śniegiem, które z biegiem dnia mogą przechodzić w opady śniegu. Po południu będzie więcej pogodnego nieba, a i słońce powinno się pojawiać. I będzie od 2 do 5 stopni. Ciśnienie powoli rośnie. Poniedziałek będzie deszczowy i pochmurny, bez opadów jedynie wschodnie regiony naszego kraju i temperatura praktycznie bez zmian. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na Pomorzu Zachodnim i Śląsku. We wtorek także przewaga deszczowych chmur i tego dnia to mogą być silniejsze opady. Na Suwalszczyźnie znów popada deszcz ze śniegiem i będzie od 2 do 5 stopni, a więcej słońca w środę. I tak słonecznie żegnam się z Państwem. Miłego wieczoru.